Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w o Biznesie, a w naszym studio gość, pan Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, oczywiście będziemy rozmawiać o ubezpieczeniach, ale o ubezpieczeniach w pewnym nowym... W szczególnym kontekście, mianowicie zmian klimatycznych. Coraz więcej dzieje się no, nieprzewidzianych zjawisk w, w pogodzie. Teraz mamy taką, taką troszeczkę czas huraganów i bardzo silnych, silnych wiatrów, wiatrów nawalnych. Lato to z kolei burze, bardzo gwałtowne czasami opady. Proszę mi powiedzieć, czy ubezpieczyciele zauważają te zjawiska, zmiany pogodowe? Tak, zdecydowanie tak. Na przestrzeni pięciu, sześciu ostatnich lat. Dostrzegamy to, że właściwie w każdym roku kilkakrotnie dochodzi do zdarzeń typu huragany, gradobicia, wichury, deszczy nawalne. W ostatnich latach z reguły nie dochodzi do zdarzeń w miesiącach, w początkowych miesiącach roku coś, do czego wcześniej nie dochodziło, czyli styczeń, luty, marzec. Te zdarzenia są najbardziej wyjątkowe, jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy. I co robicie, panie prezesie? Wy jako ubezpieczyciele, ubezpieczycie, czy modyfikujecie swoją ofertę, czy zmieniacie? No bo standardowo chyba ubezpieczenia na przykład od skutków huraganu no po prostu w ofertach są. Tak, przede wszystkim budujemy świadomość naszych klientów. Myślę, że to jest najważniejsza sprawa, że dzięki nagłośnieniu na temat tego typu zdarzeń Nasi klienci uświadamiają sobie jedną rzecz, że ich mieszkanie, ich dom jest z reguły najczęściej największym rzeczowym aktywem, które posiadają. Aktywem, które są w stanie przekazać swoim dzieciom, aktywem, które bardzo często otrzymali od swoich rodziców, dziadków, itd. itd. I ta świadomość pozwala tym klientom, a jednocześnie nam, ubezpieczycielom, zaproponować produkty pozwalające zabezpieczyć klientów przed te skutkami tego typu zdarzeń. To są produkty, które pozwalają na szybką likwidację szkody, wypłatę odszkodowania w przypadku zajścia tego typu zdarzenia i pomoc przy odbudowaniu tego majątku. Panie prezesie, ale tutaj na usta się pytanie, tego rodzaju, czy rzeczywiście będziecie, czy towarzystwo ubezpieczeniowe, czy branża ubezpieczeniowa rzeczywiście będzie w takim szerszym planie, dłuższym okresie, właśnie ubezpieczać od tego rodzaju zdarzeń. Co mam na myśli? A przede wszystkim to, że tych zdarzeń może być coraz więcej. Dla państwa po prostu może być to nieopłacalne ze względu na wielkość wypłacanych odszkodowań. Czy widzicie, widzicie tego rodzaju ryzyko? Myślę, że to ryzyko, tego ryzyka jesteśmy świadomi. Z drugiej strony, podstawowym narzędziem, które pozwala nam nas zabezpieczyć przed skutkami oferty produktów, które są. Dla nas nierentowne jest poziom składki ubezpieczeniowej. I póki co nasza oferta jest skalkulowana przy uwzględnieniu dzisiejszego natężenia tego typu zdarzeń. Mamy świadomość, że w przypadku, kiedy to natężenie się zwiększy, będziemy w stanie, będziemy zobligowani do tego, żeby tę na przykład cenę skorygować. Ważnym aspektem jest również to, że Powszechność tych ubezpieczeń jest narzędziem, które zabezpieczy wszystkich klientów przed ewentualnym drastycznym wzrostem cen. Dlatego tak bardzo zależy nam na budowaniu świadomości wszystkich klientów, że tego, ryzy tego typu ryzyka mogą dotknąć każdego. To są zdarzenia lokalne, mogą się wydarzyć wszędzie, spowodować stratę w każdym gospodarstwie. Domowym, rolnym, i tak dalej, i tak dalej. Także narzędzie ubez... narzędzia, które zabezpieczają przed tego typu scenariuszem, o którym pan, panie redaktorze, powiedział, jest powszechność i ewentualnie dostosowanie polityki cenowej. Panie prezesie, zmiany klimatyczne no to także generują taką troskę o klimat, o jak najmniejszy wpływ na środowisko. Pojawiają się coraz bardziej powszechne urządzenia, różne urządzenia, na przykład panele fotowoltaiczne na dachach domów. Czy wy jako ubezpieczyciele, jako branża ubezpieczy, ubezpieczy, ubezpieczeniowa w ogóle dostrzegacie ten trend, to zjawisko i co robicie w tym kontekście? Zdecydowanie tak. Rozszerzamy definicję budynku po to, żeby panele, ogniwa fotowoltaiczne, które znajdują się na dachach, mogły być objęte tą definicją i ewentualnie objęte odszkodowaniem w przypadku zajścia szkody. Klient w naszych produktach, w przypadku instalacji, które są przytwierdzone do gruntu, może ubezpieczyć panele fotowoltaiczne lub tego typu urządzenia jako budowla w ramach istniejącego produktu. Także dostrzegamy tego typu zjawiska zachodzące w naszym społeczeństwie. Staramy się propagować naszą ofertę, jeżeli chodzi o tego typu zdarzenia. Bardzo zależy nam na budowaniu świadomości, że generali również dba o rozwój zielonej energii. Uh... Oderwijmy się teraz od domów? Wejdźmy na ulice Miast, no, a tam też się dzieją różne ciekawe, nowe rzeczy, na przykład elektryczne hulajnogi, których jest w dużych miastach coraz więcej. No właśnie, i czy tutaj Państwo, jako ubezpieczyciele, mają ofertę skonstruowaną w kontekście właśnie tego no, dosyć nowego środka transportu? Czy istnieje możliwość ubezpieczenia się za Równo jako prowadzący taką hulajnogę, bo ewentualnie jako przechodzień od skutków, no, na przykład wypadków. A wiadomo, że tych wypadków jest coraz, coraz więcej. Czy zauważacie tego rodzaju zmiany i tutaj też wprowadzacie jakieś nowe oferty? Zasadniczo, zbyt mocno nie musimy dokonywać zmiany naszych produktów. Chciałbym zwrócić na to, co już jest w naszej ofercie. Po pierwsze, produkt odpo odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, który pokrywa tego typu zdarzenia z punktu widzenia posiadacza hulajnogi czy tego, który ewentualnie doprowadził do szkody. To znaczy, my, jako ubezpieczyciel tej osoby, pokrywamy wszelkie szkody na osobie lub w mieniu, które ta osoba podróżując, poruszając się za pomocą hulajnogi czy Skymastera czy roweru spowodowała w mieniu czy zdrowiu innych osób. W przypadku osób, które ewentualnie zostałyby poszkodowane, oferujemy po prostu najprostszą formę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. A proszę mi powiedzieć, czy Wy jako branża, jako ubezpieczycieli nie macie problemów natury prawnej związanych Związanego chociażby z elektrycznymi hulajnogami. Nawet prawodawca w wielu momentach nie jest pewien, co to jest za pojazd. Czy on się może poruszać po ścieżce rowerowej, na przykład, czy po chodniku. Czasami ten prowadzący człowiek prowadzący hulajnogę jest traktowany jako pieszy i to jest pod względem prawnym najczęstsze rozwiązanie, no ale przecież wiadomo, że do końca pieszym nie jest. No jest trochę chaosu i bałaganu prawnego z tym związanego. Czy to również wpływa na działalność branży ubezpieczeniowej? Myślę, że w przypadku, kiedy sytuacja czy status właścicieli, posiadaczy, podróżujących tego typu urządzeniami zostałaby uregulowana i przestaliby być pieszymi na przykład, bylibyśmy w stanie zaproponować produkty dedykowane właśnie tym osobom albo tego typu aktywności. Na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, na to, żeby każdy z nas zwrócił na wysokość, uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia, na którą się ubezpieczamy. To ma dosyć istotne znaczenie, szczególnie jeżeli myśli się o podróżowaniu za pomocą tego typu urządzenia, rozpędzającego się do prędkości 25-30 km na godzinę. Szkody mogą być całkiem niemałe. Wróćmy w takim razie do domów, do ubezpieczenia domów. O fotowoltaice już mówiliśmy, no ale pojawiają się też różne inne nowe urządzenia w domach, chociażby związane z rozwojem najnowocześniejszych technologii internetu rzeczy, Wi-Fi, najróżniejsze, nazwijmy to gadżety, przedmioty sterowane właśnie elektronicznie przez, przez internet. czy Tutaj też dostrzegacie tę zmianę i czy zmieniacie swoją ofertę, jeżeli chodzi o kwestie związane z ubezpieczeniem mieszkań czy domu? Tak. Z... Internet Rzeczy, tak zwane IoT, testujemy tego typu rozwiązania, do tego, żeby móc zaproponować naszym klientom narzędzia do prewencji zjawisk niekorzystnych zjawisk mogących za zajść i mieć negatywny wpływ na ich mienie. Póki co jest to początkowa faza testów. Dziś przede wszystkim skupiamy się na przyspieszeniu procesów obsługi naszych klientów, przede wszystkim w kontekście procesu likwidacji szkód. Dzisiaj wiemy wszyscy, że podstawowym narzędziem pracy rozrywki Spędzania wolnego czasu, załatwiania spraw jest telefon komórkowy lub ewentualnie internet. Na dzień dzisiejszy mogę Panu powiedzieć, że 60% naszych klientów wykorzystuje szybkie kanały zgłoszenia i likwidacji szkód. Dysponujemy aplikacją Smart Home, wykorzystywaną, pozwalającą klientom samemu dokonać oględzin szkody i przesłać. Do firmy ubezpieczeniowej w celu szybszego zrealizowania odszkodowania oraz narzędzia związane z elektroniczną, internetowym procesem zgłoszenia szkody co też pozwala bardzo szybko zareagować nam, jako ubezpieczycielowi, na wypłatę odszkodowania klientowi. A co to znaczy szybko, panie prezesie? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że 60% naszych szkód jest likwidowanych w ciągu Dni. No tak, to rzeczywiście szybko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali.